Witamy w pięknym mieście Łodzi, gdzie nawet spacer psom szkodzi, jak było powiedziane w jednym filmie. W tym momencie jest nas trzech. Ja, skromnie, Jarek oraz Jurek, zwany Jurandem. No i nasz nieoceniony menadżer i kolega, przyjaciel Andrzej, który zajmuje się również bardzo fajnymi projektami. To jest ja, znaczy ten pas. Cześć, jestem Jarek. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj do Wiktora, żeby zrobił tatuaż, czaszkę z liliami własnego autorstwa. Pomysł mój, a Wiktor sam narysował. O, tutaj będzie tatuował. Czy coś tam dołożył do tego wszystkiego? Dlaczego Wiktora? Bo jest szybko i ładnie. Wiktor dobrze dziara i zresztą wszystkie prace, jakie ja mam, praktycznie w 80-90% są od Wiktora i mamy do niego zaufanie, a to jest moja małżonka, także tym bardziej powierzam komuś godnemu zaufania. Żeby... Motyw lilie, bo mam na imię Lilia, chciałam lilię, a czaszki, bo mi się podobają. I takie właśnie ozdobione diamentami. I to chyba wszystko. Te chłopaki wierzą w te ostrza, które wyciągają, gdy nadchodzi czas. Te chłopaki mogą życie oddać za to, co wierzą, za wyszkolony świat. Będzie! Zaczynamy! Jeszcze troszkę. Kontynuujemy nasze dzieło. Co już zrobiliście? Tak, zrobiliśmy. Wszystko już. A ja. O, przyszedł znowu nasz nieoceniony tutaj pomagier. Pomagier. Złota rączka. Boli? 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 Boisz się? Boli, powiedz. Boli, boli. Ale boli. Nic nie boli, nic nie boli. Boli, boli. Zabieg jest kompletnie bezbolesny. Najostrzejszej igły. Maszynka, proszę bardzo, takim specjalnym znakiem, symbolem. Nie boli nic. Zamyślony świat! Niestety pacjentka wymiękła, ale była bardzo dzielna, wytrzymała bardzo długo, strasznie wolno niestety robiłem, nie wiem czemu, normalnie robię szybciej. I no tyle, nie skończyliśmy, ale będzie dobrze. Proszę bardzo. Nie, no nie wiem co, chciałem tylko powiedzieć, że nieważne co, byle dużo i niebieskie. Niebieskie? Niebieskie. Nie, Sigil Studio to najlepsze studio na dzielni, nie? Tak, chciałam potwierdzić, że to najlepsze studio na dzielni. Doskonała atmosfera, profesjonalizm, doskonała kawa. Chciałam pozdrowić jeszcze moją mamę. To już. Chciałem serdecznie podziękować mojemu serdecznemu koledze Przemkowi z zespołu Analog za to, że sprowadził tu tak wspaniałą ekipę filmową, profesjonalną i mam nadzieję, że skręci się to tak, że nie wyjdziemy na kompletnych idiotów, którymi wcale nie jesteśmy.